Komu w drogę? Temu u Niejów, czyli idealne miejsce na spędzenie jednego z jesiennych weekendów. Dzisiaj pokażemy Wam między innymi termalne atrakcje tego uzdrowiska. Zapraszam. U Niejów to pełne uroku miasto położone nad Wartą i pierwsze termalne uzdrowisko w Polsce. Wśród mieszkańców centralnych regionów już od kilku lat cieszy się popularnością jako doskonałe miejsce do wypoczynku. Dużą zaletą jest jego położenie i połączenie z Warszawą autostradą A2. Turyści najbardziej jednak doceniają walory przyrodnicze i uzdrowiskowe miasta. U Niejów jest znany z kompleksu termalno-basenowego, w którym zregenerujemy siły, zrelaksujemy się, a także dzięki ciepłej wodzie wygrzejemy jesienią i zimą. Nasz kompleks jest typowy, ponieważ w Nieckach znajduje się woda lecznicza. Jest to solanka lecznicza, posiadająca właściwości, wielorakie właściwości lecznicze, wspomagające nasze zdrowie. Każda inna woda ma jeden składnik, a nasza ma kilka jednocześnie. Co znaczy? Ma siarczany, ma kwas metanokrzemowy, ma radon, ma jod. Jodu mamy więcej niż woda w Bałtyku. Tak więc to wszystko jest, tak powiem, bardzo wielkim dobrodziejstwem dla ludzkiego organizmu i wspomaga właśnie nasze procesy życiowe i dlatego warto systematycznie z tej wody korzystać. I to jest właśnie ten główny element, który odróżnia nasze baseny i nasz kompleks od każdego innego aquaparku czy każdego innego basenu. U Niejów to nie tylko termy, ale także przepiękne okoliczności przyrody, zabytki i pyszna kuchnia. Oprócz tego posiadamy kilka innych obiektów, jak na przykład zamek, dom pracy twórczej, kasztel rycerski, zagroda młynarska. Każdy z tych obiektów ma swój charakter. To, co ich łączy, to jest to, że w każdym znajdują się miejsca noclegowe. Oprócz tego posiadamy swoją gastronomię, zarówno na basenie, jak również właśnie w zagrodzie. W zagrodzie jest to kuchnia regionalna, czyli rzecz, która obecnie jest poszukiwana, a nie wszędzie można znaleźć dobre jedzenie regionalne. U nas takie można znaleźć. W tym roku po raz drugi u Niejów gościł gwiazdy, które na terenie term witały jesień i korzystały z atrakcji kompleksu. Bawię się cudownie, to jest mój pierwszy wolny weekend od naprawdę sporego czasu, także cieszę się tym bardziej, że mogę tutaj być. Dziękuję bardzo za zaproszenie. I powiem szczerze, że słyszałam o Niejowie od bardzo dawna, nie zdarzyło mi się to wcześniej być. Jestem tu dzięki Wam i naprawdę cudowne miejsce, wspaniała okolica, baseny, masaże, byłam na masażu, byłam w termach. Jutro czekam na te balie z czekoladą, nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc. Cudowne miejsce, wspaniały relaks, będę wracać. Gwiazdy wypoczywały nie tylko w termach. Aktorzy, prezenterzy i piosenkarze mogli także spróbować swoich sił w ruletce czy też blackjacku. Wśród nich był Tomek Puzon, który w Uniejowie pojawił się nie po raz pierwszy. No jak zawsze w Uniejowie cudownie, wspaniali ludzie, fajna atmosfera, termy niepowtarzalne. Troszeczkę jeszcze w ruletkę zagram, mam nadzieję, że szczęście mi dopisze. A zawsze dobrze wygrywam, w Vegas wygrałem $300. Do Uniejowa zawitał także Bilgun z ekipą realizującą program Puk Puk to my dla Viva Polska. Panowie jak zawsze sprawdzali gościnność Polaków, tym razem mieszkańców Uniejowa, ale pojawili się także na zamku i w termach, chyba w najbardziej odpowiednim momencie. No i jeszcze poszliśmy do termów, bo w końcu się wykąpaliśmy, no nie kąpaliśmy się od Zielonej Góry, to jest jakieś parę tygodni, w sumie to nie wiecie. Na termach było super, bo tam tak naprawdę ciekawe jest to, że my możemy po prostu, będąc w wodzie, wyjść na zewnątrz i mimo, że jest bruz, wytrzymać tam bez problemu i tam jeszcze wypiliśmy sobie napój. Co to za napój, tego nie wie nikt, ale tyle ich widzieli. Mam chociaż nadzieję, że co do gościnności Uniejowa ekipa nie miała żadnych zastrzeżeń. Zadowolona z pobytu była także Magda Steczkowska, która do Uniejowa przyjechała z kuzynostwem i znajomymi. Są fantastyczni goście, mnóstwo ciekawych ludzi, termy. Fantastycznie. Stąd nic ująć. Cudownie spędzony czas. Kolejny weekend zaliczamy do udanych, a wszystkich tych, którzy szukają relaksu, serdecznie zapraszamy do Uniejowa.